Siema, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kogut Wędkarski Pazur. Nazywam się Michał Kogut i właśnie wybieram się w kolejną podróż wędkarską. Tym razem w okolice Zielonej Góry nad przepiękne jezioro Szarcz. Spędzę tutaj tydzień czasu razem z Dawidem Cudakiem, moim partnerem z teamu Relaxa. Będzie to całkowicie inny wyjazd niż zwykle, ponieważ będziemy nocować pod namiotami i mam nadzieję, że w tych polowych warunkach uda mi się montować materiały na bieżąco, bo chciałbym wrzucać Wam codziennie relacje z nadwody. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Oczywiście liczymy na to, że ryby nam dopiszą oraz pogoda. Celem głównym podróży są okonie, ale nie odpuszczę również szczupakom. Zabrałem sprzęt właśnie pod te dwa gatunki. Jestem gotowy na każdą ewentualność, więc mam nadzieję, że jakieś fajne materiały uda się ponagrywać. Jak dojadę na miejsce, to mamy przygotowany razem z Dawidem dla Was konkurs. Konkurs dla subskrybentów. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie zostawił suba, to warto zostawić i wziąć udział, bo będą bardzo fajne nagrody do wygrania. No i co? Żeby nie przeciągać, widzimy się na miejscu. Zostawcie suba, łapkę w górę dla zachęty. Do zobaczenia! Dawid już tutaj pół obozu rozbił. Łódka jeszcze nie zwodowana jednak. Nie. Ale zaraz będziemy działać i mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj nam się uda zaatakować wodę. Zobaczcie, jest no po prostu przepięknie tutaj. Ale się pogoda trafiła, co? No ma być, kurde, gorąco generalnie. Nie no, ale tu jest bajka, kurde, żeby łódkę trzymać tak płciutko. Zobaczcie, jak fajnie. Ta czysta woda. Tak. Pierwszy garbelanik, zobaczcie. Całkiem przyzwoity nawet. Ale już wiesz, jakby znudziło mi się jedzenie samych warzyw, to już sobie poradzimy. Weź ten podbieraczek, proszę cię, zrób, to będziemy sobie je zbierać tutaj, nie? No, podbierak okoniowy żeśmy zabrali specjalnie na tą okazję, żeby tutaj, o, basen im zrobić. Sobie będą fajnie pływały.
Jest. O, ładniejszy. Ten będzie lepszy. Ładniejszy zwierz. To będzie garbelan tak zwany. O nie, chyba szczupak. Tak. No. My chcemy garbelanki łapać, a nie obślizguny. Za małe, nie cholercia. Ale patrz, jak go zwijam, jak w oblera, człowieku. Zaraz mi uderzy w niego. No i kolejny obślizgun. No i prześladują nas szczupaczki. Zobaczcie, jaki malutki szczupaczek. Ale miałem przeczucie, że w tym zbiorniku tutaj będzie trochę szczupaka. Panie szczupaczku, byłbyś dobrym żywcem. Piękne. I takie malutkie rybki to fajne są czasami, nie? Ładne takie. Właśnie zakończyliśmy pierwszy dzień zapoznawczy z jeziorkiem. Było bardzo fajnie, ryby się pojawiły. Trochę okonków, trochę małych szczupaczków. Mam nadzieję, że jutro będzie więcej ryb i większych. Tak jak wspominałem, przygotowaliśmy dla Was konkurs. Tutaj mam nagrody, ale na początek powiem Wam, na czym będzie polegał. Trzy osoby nagrodzimy. Nagroda będzie za najlepszy komentarz i najfajniejszy pomysł na kolejne odcinki. Liczymy na Wasze pomysły, więc mam nadzieję, że coś fajnego nam wymyślicie. Tematyka jest dowolna, więc mogą być jakieś challenge albo różnego innego rodzaju filmy. Trzy osoby, pod których komentarzem znajdzie się najwięcej lajków, no i które nam też najbardziej się spodobają, wybierzemy. Przejdźmy teraz do nagród. Nagrody mamy trzy takie same zestawy i właśnie pokażę Wam, z czego taki zestaw się składa. Tu jest pudełeczko od firmy Relax. Tak to wygląda. W pudełku znajduje się pendrive, skarpeteczki i dwa rodzaje przynęt najnowszych modeli Relaxa w takich pięknych kolorach. Więc myślę, że bardzo fajny zestawik. Przechodzimy dalej. No wiadomo, naklejeczki od Relaxa, tak to wygląda. Kubek plastikowy, taki amerykański, też od Relaxa. Termosik. Tutaj jest bardzo fajna rzecz. Taki aluminiowy kubeczek z przypinką. Można sobie przypiąć do paska. Oczywiście paczka gum, tutaj Teksasy i Oklahomy. Taka przypinka do torby podróżnej, bardzo fajna rzecz. Jeszcze jedna wpineczka Relaxa i długopis. I oczywiście smyczka, taka, też od firmy Relax. Więc myślę, że nagrody bardzo ciekawe, czekamy na Wasze komentarze, wymyślcie nam coś fajnego. A my się postaramy to zrealizować w jak najszybszym czasie. Jesteśmy nad jeziorem Szarcz, więc jeżeli jakiś fajny pomysł wpadnie pod komentarzem, jeszcze będąc tutaj, to może zrealizujemy to na tym jeziorze. Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, cześć.